Cześć, tutaj VD, witam Was w nowym odcinku na moim kanale i dzisiaj zaprezentuję Wam TT-130M, czyli nowy dziewiątotierowy czołg ciężki czeski z dopalaczami, który będzie jedną z nowych nagród, które będziecie mogli zdobyć z przepustki bitewnej. Jeżeli będziecie słyszeli takie burczenie czasem albo borowanie w tle, to nie w moim brzuchu, ja śniadanko jadłem, natomiast sąsiad sobie chyba remont robi, no i czekam już dość długo, aż może przestanie wiercić, ale jakoś to się nie udaje, więc trudno, musimy sobie z tym jakoś poradzić, bo czas nagli, dużo czasu nie dostaliśmy też na to, żeby ten czołg ograć, więc no nagrywam. Czołg ciężki, czeski, więc wiadomo mniej więcej czego się spodziewać, dość gruba armata, no ale tym wyróżnikiem i tą rzeczą, która zwraca uwagę, są rakiety, które do tej pory były dostępne tylko w pojazdach chińskich ciężkich. No i tutaj mamy to wrzucone na czeskiego HTK-a, co oczywiście powoduje pewne problemy z mobilnością ogólną, no bo nie jest nigdy tak, że macie dobrą mobilność podstawową i dodatkowo te rakiety, tylko raczej właśnie te rakiety są dodawane przez to, że ta podstawowa mobilność jest upośledzona, ale do tego przejdziemy sobie za chwilkę. Najpierw zaczniemy jak zwykle od armaty, bo armata jest 130mm, taka dość standardowa. W przypadku tego typu pojazdów 490 uszkodzeń na strzał, 244 mm penetracji na podstawowym pocisku przeciwpancernych, 306 mm na pocisku podkalibrowym i 65 na burzaku. Szybkostrzelność około 4 strzałów na minutę, czyli mamy niecałe 15 sekund ładowania podstawowo. Celność 0,4, co nie jest zbyt dobre, no i czas celowania 2,7 sekundy. Armata nie wygląda jakoś super, no zadaje sporo obrażenia, ma 130 mm, czyli też na przykład będziecie ją mogli przebijać BZ-te 176 po dachu chociażby, ale no niestety ta celność i czas skupienia tutaj powoduje, że z tego działania nie strzela się przyjemnie. I to nawet w momencie, kiedy wszystko postawicie na to, żeby to działo było celniejsze, to wtedy tak troszkę tej celności brakuje, ale nie to jest według mnie największym falerem. Falerem tego czołgu jest to, że ta armata opuszcza się tylko i wyłącznie o 5 stopni. To jest duży problem. Powoduje to, że w wielu sytuacjach nie jesteście w stanie oddać strzału. Musicie wyjeżdżać do góry na jakieś wzniesienia. Czasem brakuje wam opuszczenia działa, jeżeli tylko lekko macie podniesiony przód. No po prostu są z tym problemy. Trudno jest z tym grać na jakimś bardziej pofałdowanym terenie. Raczej na płaskim powinno się tym jeździć. Natomiast tutaj też będą problemy, bo ten pancerz kadłuba nie jest aż tak dobry, że można było grać tym pojazdem na sidescrap. Zaraz wam to pokażę. Ogólnie ten pojazd ma sporo różnych wad, które powodują, że no, moim zdaniem nie będzie on ulubioną maszyną waszą ani niczyją tak naprawdę. No bo wpisuje się w taki schemat czołgów z przepustki bitewnej, które po prostu no, nie są zbyt dobre. To nie jest ta grupa czołgów, które wchodziły na początku i to jest na przykład Char Futur albo AFACE, tylko bardziej to już są te następne czołgi, o których tak naprawdę nikt często gęsto nie pamięta, czyli na przykład taki AMX 50 ton albo BZ-58-2, to są czołgi, których w ogóle nie widujecie na randomach i niestety uważam, że ten pojazd również podzieli ich los, bo po prostu nie ma tutaj niczego specjalnego, co by go wyróżniało. Oczywiście nie jest to czołg premium, od razu powiem, tylko jest to czołg specjalny, czyli możecie tutaj oczywiście użyć załogi z innych czołgów ciężkich czeskich, natomiast nie zarabiać dodatkowych kredytów. Przejdźmy sobie dalej do omówienia tego pojazdu, pancerz sobie omówimy osobno jak zwykle. Podstawowa prędkość jazdy tego czołgu to jest 30 km na godzinę, z tego co pamiętam. Zaraz sobie tutaj zerkniemy, tak jest, to jest 30 km na godzinę. Prędkość cofania to jest 14 km na godzinę, czyli też tutaj to cofanie nie jest zbyt szybkie. Jeżeli chcemy oddać strzał i się gdzieś schować, pojechać do tyłu, to też z tym będą problemy. Zasięg widzenia podstawowy również dość nędzny, bo to jest 380 metrów, więc jak na 9 tier czołg ciężki to naprawdę bardzo słabo i maksymalizacja tego zasięgu tutaj będzie dość istotna. Kamuflaż jest mało istotny. Mamy 4 dopalacze odrzutowe. Te dopalacze powodują, że czołg rozpędza się do 45 km tak naprawdę, no ale tutaj mam modyfikację polową zrobioną, czyli zyskujemy te 15 km na godzinę w stosunku do tej podstawowej prędkości. Przez 10 sekund te dopalacze trwają i mamy 4 sztuki. 4 razy możemy tych dopalaczy użyć, żeby
No szczególnie na początku bitwy oczywiście, tak, żeby dojechać na jakąś miejscówkę i tam zacząć grać, chociaż w późniejszej fazie też się oczywiście to przydaje. Zawsze warto sobie na przykład zostawić taki jeden dopalacz po to, żeby kogoś zramować i dzięki temu dobić, nie marnując na niego pocisku. Pojazd to ogólnie, tak jak powiedziałem, jest dość średni. Ja zagrałem nim raptem 5 bitew i szczerze, żadna z tych bitew nie była jakaś rewelacyjna. Żadna z tych bitew nie była też, nie dała mi jakiejś mega zabawy. W kilku tych bitwach się troszkę męczyłem również. Może nie w bitwach, ale w niektórych miejscówkach się męczyłem na tym pojeździe. 2800 średnich uszkodzeń po 5 bitwach. Jak widzicie, tak jak mówię, trochę szkoda, że te czołgi z Battle Passa są takie, jakie są, czyli one są bardzo, bardzo przeciętne w najlepszym razie i są takimi trochę zapchaj dziurami albo takimi nagrodami, które po prostu mają nie wpływać na ogólny obraz gry na 9 tierze albo na metę, która się tworzy w obrębie tego tieru, tylko po prostu mają być jakąś tam taką nagrodą, która niby się dostaje, człowiek się ucieszy, ale nie będzie jakoś szczególnie tym czołgiem grał. Ja tutaj mam załogę czteroperkową, jak widzicie, zrobioną, czyli mam braterstwo broni, mam naprawę, bezpieczne magazynowanie, intuicję, gładka jazda, jazda terenowa, strzał z biodra, snajper, no i wszystko pod zasięg widzenia, czyli taki bardzo standardowy zestaw. Załoga pasuje bez problemu ze Skody T56 czy z WZ55, więc możecie sobie ją tutaj przerzucić bez najmniejszego problemu. Wyposażenie w tym czołgu, gdyby był czwarty slot, to byłoby super, z tego względu, że brakuje tego jednego slotu. Optymalnym zestawem moim zdaniem byłby dosyłacz, celowanie i turbo, tak jak mam tutaj zrobione. Natomiast te punkty wytrzymałości też się trochę na tym czołgu przydają, więc jeżeli to jest mniejsza mapa, to można rzeczywiście grać na tym pierwszym zestawie, gdzie macie punkty wytrzymałości i one po prostu zwiększają trochę waszą przeżywalność. Natomiast jeżeli mapa jest większa, będziecie dalej musieli dojechać, wiecie, że to jest taka mapa, po której często trzeba pojeździć czy coś, to wtedy warto mieć drugi zestaw, na który będziecie mieli turbo. No i tutaj już decyzja od was zależy, czy weźmiecie sobie za dodatkowy slot siłę ognia, tak jak ja tutaj mam, czy mobilność, i wtedy sobie to turbo wsadzicie. Ja postanowiłem wziąć sobie jednak siłę ognia, bo ta celność niestety jest tutaj dramatycznie zła. No może dramatycznie to przesadzam, ale jest po prostu kiepsko. Te strzały lubią sobie lecieć gdzieś po bokach i musicie zrobić wszystko, żeby tą armatę polepszyć, co zresztą widać też na modyfikacjach polowych. Do utrzymywania prędkości pierwszy standardowy wybór. Tutaj mam celność wziętą, chociaż tak naprawdę gdybym sobie wziął czas celowania, to też by troszkę było, też by polepszyło troszkę ten dość długi czas celowania, no ale coś musimy wybrać. Zasięg widzenia i prędkość jazdy do przodu plus prędkość obrotu kadłuba, to też na tym czołgu się przyda, bo on jest naprawdę taki dość ociężały, dość wolno się i obraca i jeździ do przodu, jeżeli nie ma tych turbo doładowania, rakietowego doładowania. No i na, tak jak powiedziałem, na dodatkowy slot wziąłem sobie siłę ognia, ewentualnie można wziąć mobilność i to też będzie w porządku moim zdaniem w przypadku tego pojazdu, w zależności od tego, kto sobie bardziej co ceni. Ja osobiście uważam, że jednak wzięcie tego slotu na siłę ognia i wsadzenie w obu przypadkach w to miejsce ulepszonego celowania jest dużo lepszym pomysłem. Nie będę nad tym czołgiem się jakoś strasznie rozwodził, nie będziemy sobie jakoś strasznie omawiali, bo moim zdaniem po prostu nie warto mu poświęcać za dużo czasu. To jest taka nagroda, tak jak powiedziałem, którą jeżeli macie wszystkie czołgi do tej pory, no to sobie kupicie, pewnie będzie stał w garażu, natomiast jeżeli macie do wyboru Sharfutura, AFA albo Cobra za te żetony z Battle Passa, to po prostu sobie tamte czołgi weźcie, bo one są fajniejsze zwyczajnie od tego SU, to nie jest SU, tylko TT-130M. A jak chcecie sobie zrobić czołgi z dopalaczem rakietowym, to zróbcie sobie po prostu czołgi ciężkie, chińskie. Pancerz jeszcze sobie zobaczymy szybko. Dobra, tak wygląda pancerz, jak widzicie, tutaj mam, strzelam do niego z pestek 244 mm, no i przede wszystkim kadłub dość słaby, nawet pod tym kątem, oczywiście jeżeli to jest wyżej, no to dolna płyta, jeżeli ktoś się zabi sklei, to może od dolnej płyty się odbija, ale ogólnie ten pancerz, jak widzicie, na przodzie jest słaby, nawet przy tej penetracji, która, nie oszukujmy się, na 9 tierze nie jest rewelacyjna, osie cały z przodu świeci na zielono. Dodatkowo mamy dwa włazy, jeden troszkę z tyłu mniejszy, 170 mm, i drugi z przodu większy, 200 mm, to tak
jak mówię, 200 mm to też nie jest dużo pancerza na tym tierze i bez problemu w trakcie tych 5 bitew byłem obtłukiwany po tym włazie, więc tutaj będzie mocno wchodziło. Tak jak mówiłem, czołg nie ma za bardzo opuszczenia działa, więc nie możecie z tego korzystać. Dlatego raczej trzymacie się takich płaskich miejsc. No i czy jak jesteście na płaskim, to można zrobić side scrapa. Teoretycznie wygląda, że można by było. Tutaj jest dość dużo pancerza, on jest tak fajnie wyprofilowany, ale niestety cały czas ta przednia płyta będzie tutaj widoczna i zobaczcie, tu jest nawet momentami, tutaj jest nawet po 100 mm. Oczywiście słabo, dosyć ciężko tutaj będzie się celowało, żeby się w to wbić, ale nawet jeżeli ten czołg spojrzy na was wieżą do przodu, to będziecie widzieli albo ten właz, no i tak jak powiedziałem, również tutaj te miejsca, chyba że uda wam się lufą to zasłonić, no ale sidescrap też na tym pojeździe wypada po prostu no nędznie. Ciężko tutaj opierać swój styl gry na czymś konkretnym, no jest ten czołg ograniczony w tak wielu miejscach, że po prostu czasem, jeżeli ktoś was złapie w odpowiednim miejscu ze spuszczonymi trochę gaciami, to wtedy będziecie po prostu obijani. Do tego weźcie pod uwagę to, że jak wyjedziecie gdzieś, ustawicie się, to potrzebujecie dość dużo czasu, żeby skupić to działo, bo strzelanie nieskupionym działem powoduje, że w 90% przypadków nie będziecie trafiali. No i to powoduje, że ktoś może sobie też wycelować dokładnie, zrobić wam obrażenia i no i po prostu sami słyszycie, że nie jestem jakoś szczególnie zadowolony z tego czołgu, więc no, przejdźmy po prostu do bitwy, gdzie go zobaczycie w akcji i będziemy mieli sprawę załatwioną. Znajdujemy się już na mapie Ruinberg. Jest to Ruinberg mapa testowana, czyli może dojść do zmiany troszkę topografii tutaj miasta, okolicy miejskiej, ale oczywiście nie musi. Pojedziemy sobie do miasta, ja tutaj będę grał z zestawem z punktami wytrzymałości dodatkowymi. Pojedziemy sobie do kościoła na taki podest i stamtąd spróbujemy coś zrobić. Oczywiście skorzystamy na początku z tego dopalania rakietowego po to, żeby szybciej się tam znaleźć. Tak jak powiedziałem, no to jest oczywiście plus tego czołgu. Ta jego mobilność podstawowa nie jest zbyt dobra, więc korzystamy z tych rakiet po to, żeby troszkę nadrobić dystansu i szybciej być w miejscu na początek bitwy, zająć sobie dobrą miejscówkę. Staram się strzelać raczej z pocisków zwykłych na tym pojeździe. Goldy mają sporo penetracji, więc jeżeli będziecie potrzebowali, to też z tym nie ma problemu, ale oczywiście są one troszkę droższe, więc też nie należy ich za bardzo nadużywać. Dojechałem sobie na miejscówkę, wychylimy się i poczekamy, czy ktoś się tutaj pojawi. Na razie nikogo nie ma, podjechał TS-5, więc wycelujemy tutaj w jego włas i nie trafimy. Wycelowane było do samego końca. No i to jest niestety przypadłość tej armaty, że te pestki no nie do końca lecą tam, gdzie byśmy chcieli za każdym razem i po prostu przez to części strzałów nie trafiamy. Tak samo zwróćcie uwagę na to, jak długo ten celownik się skupia, jak mocno się rozjeżdża w momencie, kiedy podjeżdżamy tym czołgiem. Bo to wszystko powoduje, o tutaj też będzie dobry przykład, z tego co pamiętam, znowu strzał wycelowany w pełni, no i niestety nie poleciał we własnego tanka. Ten czołg po prostu nie jest zbyt dobry, tak? Nie oszukujmy się, no jest to taka trochę zapchaj dziura, jest to czołg, który nie wpłynie na randomy, nie będziecie go często widywali, raczej jeżeli go kupicie, to zagracie może kilka bitew, ale postawicie go sobie w garażu. Jeżeli ktoś ma na przykład Skodę T56, czołg ciężki premium z mego tieru, to nie mam pojęcia, dlaczego chciałby na przykład tym czołgiem grać zamiast tą Skodą, gdzie może przy okazji zarobić sobie kredyty. No nie ma on nie ma zalet, no jedyną ciekawą cechą są te dopalacze, ale powiedzmy nie są one na tyle interesujące, żeby chcieć posiadać ten czołg z tego powodu. Jeżeli chcecie czołg z dopalaczami, to po prostu zróbcie sobie chińskie czołgi ciężkie, bo tam przynajmniej macie fajniejsze działa, fajniejsze armaty, macie opuszczanie również lufy, więc po prostu gra się nimi dużo, dużo przyjemniej. Obrażenia są w porządku, czasem potrafi w okolicy 400 polosować, ale to jak na każdym dziale te losowania czasem są niższe, natomiast takie strzały powyżej 500 oczywiście cieszą. Tutaj udało się coś trafić bez celowania, nawet weszło w wieżę.
1500 na strzelany, pomalutku sobie tutaj skubię ten damage i opowiadam wam tak naprawdę cały czas o czołgu, którego nie polecam, tak? Jeżeli nie chcecie mieć koniecznie tych czołgów, o, tutaj na ślepo się coś udało, jeżeli nie chcecie koniecznie mieć wszystkich czołgów z gry, nie wiem, nie kolekcjonujecie czołgów, nie chcecie mieć każdego czołgu w garażu, który jest dostępny w Battle Passie, to ja bym na waszym miejscu sobie odpuścił ten pojazd, po prostu zwyczajnie, i kupił sobie za to albo dużowe wyposażenie, albo sobie nawet zamienił to na obligacje i po prostu wydał na coś innego, bo ten czołg moim zdaniem nie ma sensu. Jeżeli miałby tą trochę lepszą armatę, albo miałby opuszczenie działa trochę lepsze, tak? Albo ten pancerz trochę ciekawszy, żeby no był takim klocem, który może nadrobić tą mobilność 4 razy w ciągu bitwy tymi rakietami, ale no jak dojedzie na miejsce, to już będzie w miarę pancerny, albo będzie nadawał się do sidescrapa chociaż, tak? Jeżeli nie ma opuszczenia działa, nie ma pancerza na wieży, no to nie chociaż ma sidescrapa, on nie ma ani jednego, ani drugiego. Ciężko tutaj cokolwiek zrobić. No, jedyną opcją jest tak naprawdę dojechanie na miejscówkę, stanie i czekanie, aż ktoś po was będzie wyjeżdżał, albo ewentualnie atakowanie z innymi czołgami w sytuacji, kiedy ktoś jest wam w stanie pomóc i po prostu nie stoicie sami przeciwko czołgom przeciwnika, bo wtedy też to może być problem, więc czołg raczej dla nikogo, zapchaj dziura, zobaczymy jak będzie wyglądała ta... Do tego się turbo na przykład przydaje, tak? Takie szybkie przeskoczenie sobie za ten kościół. Tutaj turbo się jak najbardziej przydało. Ten czołg nie jest przeznaczony dla nikogo. Tutaj szkoda troszkę, że tego patrona nie dało się przebić, ale to jest między innymi ta armata. No i to, po co się te rakiety potrafią czasem przydać, czyli właśnie takie doramowanie sobie przeciwnika, jeżeli nie mamy przeładowane, albo po prostu nie chcemy na niego ładować pocisku, bo będzie strzelać do kogoś innego. Wrzucili ten czołg taki, jaki jest, nie chcieli go dawać zbyt mocnym, wiadomo, żeby trochę nie psuć balansu na tym tierze, zwłaszcza, że dziewiątek dobrych jest naprawdę całkiem sporo. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten drugi czołg, który będzie pewnie w drugiej części roku dopiero dostępny za Battle Passa. Ten jest tak naprawdę czołgiem dla nikogo, tak powiedziałem. Zobaczcie, losowanie za 397, do tego macie te tam 12 sekund, czy nawet troszkę więcej przeładowania, więc no nie jest to... Nie jest to coś, o co warto się moim zdaniem zabijać. Spodziewałem się troszkę więcej po tym pojeździe, no ale nawet nie spojrzałem za bardzo na jego statystyki, zanim szedłem do bitwy, i właśnie w pierwszej bitwie najbardziej ubodło mnie to, że on nie ma tego opuszczenia działa, że to tak naprawdę jest tutaj najbardziej bolesne. Bitwy nie będę wam pokazywał do końca, pomimo tego, że jest 11-5, to my tą bitwę prawie przegraliśmy, bo na końcu został Udes, który zrobił 8 fragów. Tak jest, ten Udes, który ma 2 fragi, on skończy bitwę z 8 fragami, przegra ją, ale będzie się starał ją za wszelką cenę jeszcze tutaj wygrać, a moja drużynka pięknie się tutaj o nich jeszcze rozbije. Tak czy inaczej, czołg jest średni, nie polecam. Lepiej wydać sobie te żetony na coś innego po prostu, albo ewentualnie, jeżeli nie macie czołgów wcześniejszych, no to Kobra oczywiście jest super zabawką, troszkę skarbonką również, ale przyjemność z grania tym na haekach jest naprawdę rewelacyjna. Jeżeli chcecie naprawdę bardzo dobry czołg za te żetony, to albo AF-Face jako troszkę łatwiejsza maszyna, albo ewentualnie Sharp Future jako trochę trudniejsza, ale mająca moim zdaniem jeszcze większy potencjał od tego amerykańskiego czołgu ciężkiego. A ten czołg dla nikogo i nikomu nie polecam. No, to tyle w tym odcinku. Jeżeli podobała wam się ta recenzja i uważacie ją za wartościową i uchroniła was przed wydatkiem żetonów niepotrzebnym, to zostawcie łapkę w górę. Napiszcie w komentarzu, jakie wy macie czołgi z Battle Passa i jakie czołgi tak naprawdę najbardziej lubicie z tego Battle Passa, który jest waszym ulubionym. Podzielcie się tym w komentarzu i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się, pa pa.